Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, a także Stowarzyszenie AWA serdecznie zapraszają na pierwszą ogólnopolską konferencję pod nazwą Uczymy Myślenia. To rzeczywiście niewiarygodne, że można uczyć myślenia za pomocą trzech bardzo prostych narzędzi DLC. Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad konferencją objął prezydent miasta Elbląga, pan Grzegorz Nowaczyk oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty, pani Grażyna Przasnyska. Konferencji będą towarzyszyć warsztaty przedmiotowe skierowane przede wszystkim do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, a także rodziców. Nie bez powodu konferencja odbywa się właśnie w Elblągu. Dlatego w Elblągu, że jest to miasto, w którym stosowanie innowacyjnych metod nauczania jest właściwie realizowane od dawna. Ogromne działania w tym zakresie zostały podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową poprzez realizację projektu Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku. Projekt ten między innymi wykorzystuje narzędzia myślowe TOC, które są bardzo wysoko oceniane przez nauczycieli, studentów, a także, a raczej przede wszystkim, przez uczniów szkół. Takim kolejnym krokiem jest wyjście w kierunku rodziców i popularyzacja tych narzędzi również wśród rodziców. No właśnie, dlatego również rodziców zapraszamy na warsztaty, które kierowane są szczególnie dla osób posiadających dzieci. Tematem przewodnim warsztatów będzie bardzo powszechny problem, mianowicie sposób na kłamce. Jak rozpoznać mechanizmy kłamstwa, jak sobie z nimi radzić? O tym będzie opowiadała dr Elżbieta Zgórzecka. Konferencja odbędzie się w dniach 20 i 21 września w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137. Rozpoczęcie o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy. Natomiast warsztat dla rodziców jest bezpłatny i będzie miał miejsce również w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Grunwaldzkiej o godzinie 17:00. Bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia dla Nauczycieli oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Serdecznie zapraszamy.